Dzień do... O kurna. Ja się szan tego nie spodziewałem. Tu dwóch Meneli. Halo! Panie brat! Zdrowa. Halo! Stajemy! Co się... Która jest godzina? Halo! Alkoholiku jeden. Daj mi spokój! Brat, ty pijesz nie pij. Wstawaj, wstawaj. Która jest godzina? Kurde, co? Nie wiem. Co ty masz nad drzwią? Halo, Tony. A to miałem zawsze. Wstał. Wstawaj. Okej. No dzień dobry, jak tam się panowie spało na podłodze? Święty Mikołaj? A ja w poranek. Głowa mnie zawsze boli. Trzeba się Mikołaj. Musicie się tak wszyscy drzeć. Święty Mikołaj. Tak. Mam cię udrzeć? Ała, moja głowa. Święty Mikołaj. Ja od wczoraj planuję. Przestań. Spokój się, wy staj normalnie. Się zachlaliście? Jaką akcję znowu? Co no jest? Ty gnoju! Czemu nie byłeś na... Ja byłem w pracy. Nie piłem tak być na Wigilii. Praca. Dobra, ja wam zrobię wodę z cytryną. Porozmawiajmy zaraz normalnie. No, ja idę usiąść. Sean, daj chwilę. Ja muszę się ogarnąć. Ała. Ci to chyba jeszcze pijani są. On pomóż mi wstać. Tony, bo tego ostatnio pił, to się stało to pół klubu było ta żygane. I zastanawiałeś mi, czy to on, czy nie tylko on. Co? Ostatnio jak brat pił, no. Pół klubu było zażygane. Obstawiam, że to był on sam. Jeszcze jeden. Dobrze wiesz, że mam strasznie słabą głowę. Też obstawiam, że to on po wczoraj. Przepraszam, co to ty 07 zabrałeś z Twitter? Nic nie bierzesz. 07 zabrałeś. Żygać mi się chce. Nie, pić wodę z cytryną brać. Jeszcze jeden, jeszcze dwa. Panowie, nie wchodźcie na zapleże, bo Królewicz tam leży. Nie jaki Królewicz? Ten się tam zadomowił? O matko. Nie wchodź tam, oj. Pozwoliłeś tak sobie na zaplecze chodzić? Kanciarz, wstajemy. Halo, halo. Złączę podratyzację. Nie to. Opie. Bądźcie pod natura? Nie do natura, tą bądziura teraz puścił. Nie wchodź tam. Ja to mnie wchodzę, ja nie wiem, co by żeście jedli z nim. No witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Giganci sezon drugi. Widzowie, jak widzicie, Wigilia, która była niedawno, bo chłopaki dopiero wstali. Widzicie, była udana i no wszyscy są w tragicznym stanie, ale to jest najmniej ważne. Przyszedł do nas Sean, który nas zresztą tutaj wszystkich obudził i ogarnia razem z Davidem, bo będzie dzisiaj akcja, widzowie. Będziemy drugie robić podejście do Tempest najprawdopodobniej, bo Sean... Nie, Seana w ogóle nie było na Wigilii ostatnio, więc najprawdopodobniej planował całą akcję, a wy widzowie, jeżeli się nie zostawiliście, to zostawiacie lajka i suba na dole, a my widzowie zaczynamy kolejny odcinkers. I co widzowie, trzeba wysłuchać, co masz do powiedzenia. Prawej za mną, tego co krąży nie potrafi siąść na dupie w końcu. To są moi ludzie. Brat, cześć, to nie są twoi, oni są nasi. Nasi wspólni. Dobra, a ten... Jak już wszyscy w miarę proszę, stoją, David. To może ten... Jaką akcję ty znowu coś... Czemu cię w ogóle nie było wczoraj? Pamiętasz akcję, co was policja ścigała, co nie? Całkiem niedawno. No. No to o tam. Andzi usiądź. Dzisiaj wieczorem będzie transport, ogólnie jest obstawa. Pokrótce cały plan trasy już mam, wszystko przygotowane, razem z samochodem i tym podobne. Paskowie, możecie się nie wstrzętać mi pod nogami. Paskowne. Dziękuję bardzo. Ogólnie cały konwój będzie jechał autostradą, masz do przejęcia tylko w jednym miejscu. Jest to stacja paliw, tam na GPS-ie będziesz miał wszystkie informacje. W którym miejscu dokładnie. W mieście mamy jak coś tylko jedną patrzoną ciężarówkę, która przewozi samochody, więc łatwo jej, no, łatwo ją zgubić powiedzmy. No nie? Wiesz o co chodzi? Czujesz to, Mironie? No. Która stoi aktualnie... Mów po prostu co mamy robić, no. No tak, na parkingu policyjnym na Davis stoi opancerzona ciężarówka, macie ją obserwować. Na stacji paliw, na autostradzie. Ty nic mi, ty lepiej nie gadaj. Tony ci potem powie, jak usiąść, Tony ci później wytłumaczę. Okej. Przejmujecie konwój, bardzo prosty sposób. Gauganów. Pójdźmy. Taki Kenji i nie pamiętam tego drugiego. Co ja? Przebieram się za policjantów. Zostań. Się za policjantów. Nie, w trakcie tego całego zamieszania, nie, które tam będzie na stacji, macie wywołać. Zamknąłem drzwi. A, no właśnie, zapomniałem powiedzieć. Na stacji trzeba zrobić małą awanturę, żeby ochroniarzy tych, co tam będą jechać, policja zgarnęła lekko, wiecie, żeby mieli po prostu Kenji i Dave, mieli możliwość jakiegokolwiek wzięcia. Na boczek, wy w tamtym momencie, kiedy oni ich ogłuszą, wsiadacie do auta i jedziecie nim. Dobra. A gdzie? To jest bardzo proste, jedziecie na warsztat Keneta. Nie powiesz, który to.
Tam brata w sumie teraz. No. Wyrozumiałeś miarę, czy coś powtórzyć? Albo inaczej, masz pytania? No. Ja mam pytanie. No, pytaj. Czekaj, pierwsze tony. Będę miał chyba dwa pytania. No, jakie? Po co mamy się włamywać na ten parking policyjny? A, sorry, zapomniałem o szczegółach, bo lekko przespany jestem. No cóż, notka ciężka. Na parking policyjny udajecie się tylko po to, żeby spuścić benzynę. A dlaczego spuszczacie benzynę? Po to, żeby zatrzymał się na stacji. A dlaczego zatrzymał się na stacji? Tam mamy przykupionego kasjera, który pomoże wam w całej akcji w sumie wzięcia ciężarówki. A w jaki sposób on ma nam pomóc, bo nie rozumiem? No po prostu będzie ich zatrzymywał przez jakiś czas. Potem wam pomoże i się pozbyć. W sumie wrzuci do krzaków tym podobne. Cały monitoring przy okazji mamy skasowany w tamtego momentu. No jak nie będzie działo, prawdopodobnie. Okej. Czyli tak, czyli w skrócie. Udajecie się na parking, spuszczacie paliwo. Potem udajecie się za ciężarówką na stację. Na stacji zostają nokautowani przez Davona i Kenji'ego, tamci ochroniarze. Kenji i Davon w tamtym momencie mają brani za policjantów, słyszycie? Tak, będę, no. Ale nie spuszczacie paliwa. Wy wsiadacie do transportu i udajecie się na warsztat, do AK garażu. Mam jedno pytanie. No co? Transport nie będzie raczej puszczony samemu, więc co mamy zrobić z policjantami, którzy będą inni? Już mówiłem. Na temat, jak będą robić jakiekolwiek problemy, po prostu puszczę fałszywy alarm o jakiś napad na bank, tym podobne, to się udają szybko. A bodykamy? Bodykamy niszczycie, płyn zabieracie. Lepiej byłoby zabrać. Ale bodykamy się zapisują w chmurze, więc będzie musiał to usunąć z tam. Nie ma zakłócić sygnału? Tego się chyba nie da zakłócić. Ty w sumie zakłócimy sygnał. O, no właśnie. Ty. Bodykamy w sensie, nawet łatwiej będzie, bodykamy są przekazywane do odbiornika w samochodzie, więc wystarczy odbiornik w samochodzie uszkodzić. Dobra, słuchajcie. Wy sobie tu myślcie nad szczegółami. Ja sobie pojadę do domu, wezmę prysznic i o której mamy się dzisiaj widzieć? Taka 16 zbiórka. Dobra, w razie co? Miejscu? W razie tutaj przypału idzie. Macie pani w baton. Macie na badanie. David, czy wiozłeś mi tą furę? Słucham? Przywiozłeś mi furę? O co cię prosiłem wczoraj? Dobra, to dobranoc. Ty, to chciałbym zadnąć uraz. No wiem, cesto miałeś mi przywieźć. A, no to siedzi tam. Bo ja tylko mówię. Boże, święte miłe boli. Pamiętajcie mi iść do fryzjera z drogi, bo idę! Czekaj! Do fryzjera mamy iść. No tak, zapomniałem przecież, że... O, jest jak jest zimno! Ojeju. Dobra, szybko daut. Dauta. Na policję. Ale od razu mi się lepiej zrobiło. Dobra, no. Od razu otrzeźwił. Powolutku, pamiętaj, że Zawieźmy na chatę. Kogoś pobieść! Dajmon, ci nie zimno? Ja też nie, chłopie, ci jesteś jeszcze trzeźwy, wysiadaj z tego auta. Jadę na warsztat, nie? No, to się źle skończy. Dobra, i jedź do domu, proszę cię. Dobra. I odpal ogrzewanie, bo zaraz zamarznę. Dobra widzowie, czyli mamy dzisiaj cały plan ułożony przez Shona, który całą noc najprawdopodobniej nie spał i jest lekko zamieszany, ale plan wygląda na bardziej o wiele ułożony niż ten, co był ostatnio, czyli no mamy tak jakby cały plan ułożony. My mamy jedyne zadanie, co to się włamać na parking policyjny, co nie będzie łatwe, ale jeżeli nam się to uda, to już tak naprawdę będzie z górki, bo resztę robi tak na dobrą sprawę tylko Davon i Kanji, więc zobaczymy, co z tego będzie. My widzowie na ten moment idziemy do chaty i trzeba pomyśleć nad tym, żeby się ściąć. Trzeba zmienić fryzurę w końcu. Zresztą tak jak brat kazał, bo trzeba się trochę bardziej ukrywać. A doskonale wiemy, że każdy już wie, jak chłopaki wyglądają, więc fryzura jest najłatwiejszą rzeczą do zmiany. Ty zjara, tak? Tak, no to ja muszę się trochę ogrzać, bo no, nie jest kolorowo. O Boże święty! Zimno. Co ty nie powiesz? Nikogo nie ma w domu? Chyba nie. Dobra, ja idę. Dobra, jadę pierwszy, nara. Dobra. Na razie, do potem. Dobra widzowie, szybki prysznic i ogarniamy dalej rzecz. Dobra, macie jakiś pomysł? Nie wiem, znacie jakiegoś dobrego fryzjera? Ja już w sumie dawno nie byłem. No właśnie, no. Ja nie wiem. W sumie po co w ogóle szukacie? No bo... No, każdy z nas chce się lekko... Ofrygać. Tak, no. No to ja wam wieczorem mogę ogarnąć to wszystko. O, no to świetnie. A co, ty jesteś fryzjerką? No, poniekąd. Hej, no to git. A masz cały sprzęt, czy musisz kupić? Nie no, ogarnę sobie. Tak do wieczora.
gitarą. No to a dałoby radę tak do godziny 15? Bo my o 16 dobra. Mamy spotkanie biznesowe. Dobra, dobra. Wiesz, że ona na tym klubie była, nie? No to swoją drogą. Co nie ledwożywi są, to daj spokój. No, stała obok mnie. Jay, no to tak, chyba tak, 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 tak. No to wiesz, co robimy wieczorem, więc no. No, ja w sobie nawet nie piłem dużo, nie? Spoko. Aha. Dajcie mi po prostu czas, ja to ogarnę wszystko i załatwimy. Dobra, dobra. Zamawiamy coś do żarcia? Bo chyba nic w domu dalej nie ma, bo ktoś jak zrobił zakupy, to właśnie zrobił takie zakupy, że... Czemu w ogóle ten debil... Czemu my ostatnio Tylera puściliśmy do sklepu? No nie wiem. Nie wiem, ale wszystko jest. Wszystko jest? No. Wiesz, co on nakupował ostatnio? No. Chipsy, chrupki, paluszki, talerzyki takie jednorazowe, kubeczki jednorazowe, z których właśnie piję. I plasterki sera. I plasterki sera. No bo gruby... A, i tosty, i tosty. No bo gruby musi mieć co jeść, poza tym ja byłem jeszcze wczoraj, kupiłem. Co kupiłeś? Kurczak, ryż, frytki. Wow, super dieta. O kurde. No, ja to bym... A, dobra. No co tyle, byś zjadł, sałatkę? Strawą? Na przykład, o elegant. No to już ci idę po trawę, tylko uwaga, może być trochę zimna. Spoko, ale w ogóle chyba ten, już topnieje ten śnieg, nie? Już jest chyba na plusie. No coś, no już tak powoli topnieje, no. No jest jeden stopień. Szkoda, już się nie porzucamy śnieżkami. No cóż. Dobra, ja idę coś pooglądać, nie wiem jak wy, no, czekamy przy okazji aż... ja coś robię. Jay? No? Weź ty ją pośpiesz, bo ona to ogarnęła do godziny. Słuchaj, nie znam jej od dzisiaj, ogarnie. No, dobra, no. Jak ogarnie, to ogarnie. Ogarnie jak... więcej niż Aaron. Proszę tak bo nie jak, mówi. Bo jak znowu brat nas zobaczy tak samo, to nam jaja urwie. Dobra, ty tam się oglądaniem zajmij. Mhm. Masz jajko? No dobra, widzowie. Czyli w takim razie czekamy, aż Sally ogarnie dla nas cały sprzęt, żeby móc nas ostrzyc. Tak. I co ty chcesz, żebym ci zrobiła? Ja chcę dredy. Jak dredy? No dredy. Ty jesteś nienormalny. Ale z czego ty dredy mam zrobić? Z takich włosów chcesz dredy zrobić. Ale ja mam włosy zbite i to dosyć mocno. Jak je rozplączesz, to się uda. Tak, tak. I czy ty myślisz, że ja jestem aż takim cudotwórcą? Jak usiądziesz sobie noga na nogę, to ci to zrobię? No, dlatego cię poznałem. Pane, trzymaj mnie. Słuchaj, no takiego sobie wybrałaś, chłopa, nie? To teraz się męcz, teraz rób mu dredy, proszę bardzo. Ja nie wiem, jakiej długości będą te dredy, chyba 2 mm. Chłopa i przyszłego ojca. Ojca. A to był troll w końcu, czy nie? To... Właśnie, ty z tym ojcem to żartujesz, czy nie? Nie. Aha. Żartuję, czy nie? No nie. Mówiłem. Widzę zadowolenie na twarzy. No dobra, widzowie. Jestem ciekaw, co tutaj się jeszcze wytworzy i co, no. Zobaczymy, co z tego będzie, jak chłopaki skończą dzisiejszego wieczoru. Z tego się nie da zrobić, dredów. A ty, Aaron, przepraszam bardzo, co ty będziesz chciał zrobić ze swojej tej? Myślałem nad tym, żeby te dredy rozplątać totalnie, nie? I ty chcesz dzisiaj roz... Jest, tak. Jest 14. I ja mam do 16 rozplątać wszystkie dredy. Tak. To idź już do łazienki i zacznij rozplątywać. Dobra. No i widzowie, macie nową fryzurę dla Tonego. Nie wiem, czy mi się szczerze podoba. Możecie dawać znać w komentarzach. Najwyżej będziemy ją zmieniać. No ja się chyba nie przyzwyczaję do nowego stylu chłopaków ogólnie. Ody, co ty masz na sobie? Chciałem zapytać cię o to samo, wiesz? Czemu ty masz jakieś parówki na głowie? Mieszany i mięso też mieszane będzie. Mieciany. Bułka, plasiek? Jak wiesz, że się przepraszam, zrobili mu z tych krótkich włosów to? No mówię, zbite to były. Możliwe, że nie to... wyobrażasz albo to... sobie, jak to wszystko było tam zbite i poplątane. I ja ty nie masz doczepów sobie... przypadkiem? Właśnie nie ma. Nie ma, w tym problem. Aha, okej. Okay. Nie pytam. On miał dłuższe włosy niż ja pod tym wszystkim zbite. To jest hełm i kask był. No właśnie. Ja pierdolę, nie pytam. Nie pytam. Dlatego mi mózg przegrzewało, tak. Bo coś w środku, w skórze miałeś. No. Pod skórą te włosy. Okej, dobra, no tak. No co, no przybyło mi tak z 40 IQ i 20 szarych komórek. Co? Ale ja chyba od dzisiaj... włosów, to. Od dzisiaj to chyba będę czapki nosił. Nie dziwię się. Słuchajcie, ja robiłam to, co wy chcieliście. Jak wyszło, to już druga sprawa. No to on ma parówki na głowie. A ty! Szczerze, surfer! Szczerze? Z naszej trójki to chyba ja mam najlepsze. To jest serwer z Bliskiego Wschodu, stary. A Uno Kebab. No, trójką też no mam tutaj, no. Nie mogę, Boże, to święty. My.
Co? Akurat nie mieliśmy parówek w lodówce. Dobrze, że przyszedłeś. Nie, no nie są takie złe. Nie proszę są bardzo, takie bierz. Parówki. Trochę dziwnie to wygląda. Tony parówka. Dobra, powiem wam tak. Jadę po czapki, naprawdę. Ja mam, spokojnie, ja w szafie mam dużo. Tak, to idę do ciebie. Słuchaj, po czapkę. Możemy dobra. Jeszcze z tego zrobić zero. Tony, ale nikt się nie rozpoznał, naprawdę, w tych włosach. Możemy z tego zrobić jeszcze zero. Możemy całość zgolić i będzie elegancko, o. Bo już rozplątać tego wszystkiego nie damy rady. Będzie lotnisko. Chociaż jakbyś miał wyglądać jak on, to wolałabym tego nie rozplątywać. Dobra, Tony. Pomyślimy jeszcze. Co? Dawaj na zero. Dawaj na zero. Pomyślimy. A ile dajecie, jak się zatnę na zero? Tu będzie. A, no to 500. No zaraz się chyba ścinam. Dawaj za 1500. Dobra, czekaj, tylko sobie jakąś czapkę fajną u ciebie znajdę. Dobra, mam jakąś. Ciekawi mnie, którą mi ukradłeś. Ja. Mogę się ścinać na łyso. No i żeby przykryć parówki, nałożył garnek, no. To co, może jednak na łyso? Tak, chyba jednak na łyso. Dobra, będzie. Dawaj na łyso. I dajesz tysiaka. Tak. Dobra. A ja 500. Dokładam jeszcze. Przepraszam bardzo, muszę usiąść. Ała. Będzie bolało? Będzie lotniskowiec. Będzie lotniskowiec. Czemu ma boleć? Ale musisz czapkę zdjąć. Już? Skończone? Skończone. No chyba możesz, ale jak to wygląda? Skończone? No skończone. Nie no, wygląda dobrze. O kurde, wyglądasz jak sami z pół boku, jakie jajko. To poczekaj, siedź tak przez chwilę. No. Co robię zdjęcie? Jak debil. Się odbija! Debile, jesteś się. Idę się w lustrze zobaczyć. Idź. Przepraszam bardzo. Moment. O mój Boże. O tak, Tony Jajko. Witam, to ja. Jajucho. Tony Montana. Jajucho. Przed chwilą parówki, teraz Tony. Jajko. Nie no. Przestań mnie bić! Ja jestem dumna ze twojej roboty. Przestańcie! Ja zakładam czapkę, nara. Dobra, radzę wam się zbierać już, bo zaraz 16. Dobra. A ty w tym garnku to gotujesz te jajko, nie? Zaraz ciebie ugotuję. Kebaba rób lepiej. Właśnie Sean dzwoni, moment. Tak, słucham. Dzień dobry, a pan się kiedy planuje pojawić? Bo tak trochę już czekam, co nie? Trzeba omówić plan i auto. No zaraz będziemy, nie? Mhm. No. To czekam. No, to na razie. Dobra, jadymy na klub. O kurde. A nie ubierasz a kurtki? A, zimno! Ja mam ciepłą bluzę. Dobra, ja się ubieram, nie? Ja też tak mogę iść. Nie no, mi ciepło jest. Zapraszam, prowadzę. Ej! Siadaj lepiej, a nie. Bo ci jajko zmarznie. Dobra, już nie pajacuj. Dobra widzowie, w takim razie jadymy na klub Dobrada, omawiamy jeszcze ostatnie szczegóły, odbieramy auto od Shona i jedziemy na nasze zadanko. Witamy. Co tak czapce? Jajko mi uciekło z lodówki. Tak. Czemu jajko? Nieważne. On właśnie gotuje. Nie. O, to nawet lepiej, dobra. A właśnie, Tony, byłbym zapomniał. No. Masz tego tysiaka. Masz moje 500, no. Dobra, dzięki. Trzymaj. No co, gdzie, co my idziemy robić? No co, macie tutaj auto przyszykowane specjalnie, bo wiedziałem, że was trochę jest. No dobra, lecimy. To tak ogólnie szybka specyfikacja auta. Auto wzmocnione, silniczek, no to tam w ogóle was nie interesuje. Tył na dobra, pręd. Mamy teraz jechać ten parking ogarnąć, tak? Tak, w aucie macie maski i bandamy. Wybierzcie tam, co tam chcecie, jedziecie parking ogarnąć. Dobra. Okay. No to... Dawaj, Sebix. Dawajcie, szybko. Seba. No. Dobra, życzę to widzimy się, tak, no dzięki. Widzimy życzę się. Powodzenia, nie rozbicie się. Dobra widzowie, śmigamy szybko na parking policyjny, trzeba dzisiaj to, trzeba naprawdę szybko to załatwić i mieć to z głowy, bo ajajaj, no mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli i nie będziemy mieli żadnych kłopotów z tego, no że żadnych kłopotów z tego nie wynikną po prostu, nie? Ajaj, widzowie, sporo się tam dzieje, z tego co widzę, ale zaraz obczajmy dokładnie, co tam się... wytwarza. Dobra, powiem wam, mnóstwo jest tu policjantów. Nie wiem, jak my to zrobimy. Musimy się tam jakoś zakraść najlepiej. To ma być opancerzony mul, tak? No, nigdzie go tu nie widzę jak na razie. No to on musi być w parkingu. Możliwe właśnie, że ty w tym podziemnym. No, dawajcie, nie ma co. Dawajcie. Jay, masz cały sprzęt do zbuszania tego paliwa? Tak. Dobra, jest, to chyba to. Mhm.
Dobra, to spójrz, dobra, to jeden stoi na czatach. Dobra, ja stoję. Ja stanę. Idź. Dobra, widzowie, teraz trzeba przypilnować, żeby tutaj na pewno nikt nie wszedł ten czas. Jak wam idzie? Dobrze, Janek. Już się leje. Dobra, gram. Zamula, wskakuj. Damy, Zamula, wskakuj Zamula. Idzie tu jeden z nich. Wszedł właśnie, ciu. Niedobrze bardzo. Schowaj to. Wychodzi. Dawaj, dalej to. Rozkręcaj to. Dawaj. Dobra. Zleciało już? Tak. Końcowa już. Dobra, będzie. Zostaw już tyle, co jest. Wychodzimy teraz. Schowaj tu tego gna. Dout. Dawaj. Jedziemy, od razu. Jedź. Dzięki, że do mojego wsiadłeś. Masz drugi. Dawaj. Dobra, pojechał. Dobra, widzowie, udało się, ale było bardzo blisko już, bo naprawdę gorąco, jak ten policjant do nas podszedł i coś tam kręcił, ale no, zostało teraz tylko dopełnić i jechać tak naprawdę na tą stację benzynową i czekać tam na całą akcję, widzowie, więc widzimy się na stacji benzynowej, jak się ściemni już. Dobra, widzowie, my już czekamy sobie na stacji, teraz tylko jedynie co musimy liczyć na to, że faktycznie oni tutaj zajadą i zatankują. Ale no muszą tu zajechać, no bo jeżeli nie zajadą, to im się benzyna po prostu skończy. To jest jedyna stacja, na której mogą po drodze zatankować, więc widzowie, naprawdę, jeżeli oni tutaj nie zatankują, to ja nie wiem, co się stało. Nie mam pojęcia wtedy, no. Po prostu czekamy. Kanji już jest gotowy tam z Davonem? Chyba tak. Mam taką właśnie, nadzieję. Bo my radio mieliśmy odpalić. Kurde, właśnie. Jaka częstotliwość? No, jaka była? Ja sam nie wiem. Jay, jaka częstotliwość na radio była? 53. O Boże, no dobra. 53 czy 54? Dobra. Czek. Działa. Kanji, Davon, żyjecie? Radio, czek. Słyszymy was, no. Wy jesteście pod stacją? Tak, stoimy na stacji. Okej, dobra. Czy wy już jesteście? Wjechało coś. Jest ciężarówka. Tankują chyba właśnie. Co? Radiolo za ciężarówką stoi. Dobra, widzowie. No i tam właśnie teraz siedzą i tankują. Dobra,
Oni już tankują, więc zaraz powinien ktoś pójść zapłacić. Jasne. Idzie ktoś w stronę stacji. Idzie chyba ich dwójka. Widzimy. Gdzie wy jesteście ustawieni? Jak wyjdziecie ze stacji po prawo za budynkiem. Jaha. Panowie, bo coś się dzieje na zapleczu, pójdziecie zobaczyć? Jasne. Dobra, przebieraj się. Aha, załatwione, jesteśmy przebrani. Dobra, czyli wychodzicie już, tak? Tak. Widzicie nas? Widzimy, no. Widzimy. Bierzemy mula i odjeżdżamy i wjedziemy na jakiś ten, odstrzelimy typów i zgraniecie auto. Dobra. Nie, bez strzelania. Dobrze, już. Proszę cię i bez zabijania, okej? Okay? Już dwóch poszło. Nie mogliście ich jakoś ogłuszyć? Jedźcie po jakiejś odległości, dobra? Wiadomo. Cicho. Jedziecie pod prąd, nie wiem czy zauważyliście. Wiem! No. Idiota na kierowcy. Zwolnij tony trochę. Wy jesteście za nami? Tak. Jakieś 30 sekund i ogarniamy typów. Co z nimi robimy, z tymi typami? Już tam wiemy co zrobić. Słuchajcie, wyprzedźcie nas i wyjedźcie pod prąd i zajedźcie im drogę, dobra? Dobra. Mamy ton. Nie zabijamy chyba, nie? Nie. Dobra, zwiąż ich coś, no nie wiem, no. Otwieraj to ze mną. Dobra, leżę. Dawaj, otwieraj. Mam rodzinę. Dawaj, otwieraj. Panowie, jest problem. Jaki problem? Panic button. Więc szybko się zmywajcie, zaraz będzie policja na was. Dobra, jasne. Jak panic button? Dobra, wyciągaj tę pestę, wyciągaj tę pestę. Policja wcisnęła przeciw, więc... Bierzcie to szybko. Dobra, ja pojadę tę penumbrą, znaczy tę pestą. Pakujcie się. Ja wsiadaj z nim. Postu na was jednostki. Jak jednostki? Dobra, poza miasto. Dobra. Helikopter mam nad sobą. Aga, jak coś macie helikopter nad sobą, będzie... Nie jedź w stronę stacji. Na razie próbuję zgubić helikopter pod tymi mostami. Widzę już radiowozy. Gdzie są helki? Was? U mnie jest chyba 300. Helki nie masz? Co? Ty masz helki? Nie. Dobra, to jedź na warsztat. I zdejmij blachę. Muszę się na razie skidrać, słyszę tutaj cały czas sygnały. Nie.
Jak do środy, to zajrzyj na warsztat od razu. Dobra widzowie, tu powinniśmy być na razie bezpieczni. A ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. I co widzowie, widzimy się w następnym, więc bajo, hejka, na razie. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze doprowadzić tempestę do warsztatu. Widzimy się za dwa dni w kolejnym odcineczku, na razie, bajo.